z zamówieniem z Zaful. Woo! Zaczniemy rozpakowywanie od czegoś niebieskiego. Także, Jezu, co ja Wam opowiadam? Ale tak naprawdę, taka myśl mnie naszła, jak tę bluzę przymierzyłam. Piłam mu, zamówiłam mu przyszłościowe spodnie. Są trochę luźne. Ja będę chudł, nie tył. Luźne. I wiecie co? Ten miejsce na brzusiu. Miejsce na brzusiu. Cześć! Witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Przychodzę dzisiaj do Was z zamówieniem z Zaful. Po prostu oglądałam tę ich stronę, przeglądałam razem z Wojtkiem. Mają tam taki wybór, że z ręką na sercu bardzo trudno było się zdecydować. Dostałam od firmy Zaful gift card, kartę podarunkową. Mogłam sobie wybrać kilka rzeczy o wartości właśnie tej karty, do wartości tej karty. No i mam tutaj te cuda i wiecie co, no wydaje mi się, tak jak zamawiałam, że wybrałam bardzo fajne rzeczy. Ale zaraz sobie je wspólnie rozpakujemy i ocenimy. Także zaraz tutaj sobie przysunę, wiecie, ten mój stojak z wieszakami na ubrania. Będziemy je rozpakowywać, a później wszystko dla Was przymierzę. Zapraszam. Zaczniemy rozpakowywanie od czegoś niebieskiego. Przeglądałam bluzy na dziale damskim, na dziale męskim i powiem Wam szczerze, że mi się bardziej te rzeczy na dziale męskim podobały, jeżeli chodzi o bluzy. Ja lubię takie większe, takie, wiecie, luźne. Też mi się to podoba, bo potem mogę Wojtkowi pożyczać te bluzy. I wybrałam sobie coś niebieskiego, ale z pewnym dodatkiem na plecach, jak Wam to pokażę. No ale dobra, zobaczmy sobie najpierw, jak ta bluza wygląda. Taka niebieska, przepiękny kolor. Przepiękny, ani jednej rzeczy nie mam w takim kolorze, a bardzo mi się podoba. Pamiętam, że w dotyku jest bardzo porządna. Bardzo dobre wykonanie, bardzo dobra jakość. Tutaj ma kieszonki na przodzie, typu kangurka. O, kaptur. Co mi się bardzo podoba i na co staram się zwracać uwagę, że ten kaptur i na zewnątrz, i wewnątrz jest taki sam. Chodzi mi o materiał, że jak on wisi, to wiecie, nie odznacza się takim jakimś gorszym materiałem. Rozumiecie? I naprawdę bardzo mi się to podoba. Jest taka dopieszczona ta rzecz, jeżeli ma kaptur wypełniony tym samym materiałem. No, to już mogliście zerknąć. O, ten tył mi chodziło. Jejka, te kolory. No, ja tu widzę Majorkę. Piasek i plaża, na której leżałam, opalałam się. No, mega. Jest to taka naklejka, ale jest to... Ja mam taka porządna naklejka, porządne wykonanie. Wieszam na wieszak, zaraz wszystko oczywiście Wam przymierzę. Ale najpierw musimy sobie każdą rzecz obejrzeć, jacie. Dobra. Pierwsza rzecz wisi, następna rzecz. Tutaj poszalałam, zobaczcie ten kolor. O Jezu, ja! To jest coś stworzone dla mnie. Jest to taki misiaczek mięciutki. O kurczę, powiem Wam. No mega. Taka bluza z kapturem, również z działu męskiego. O, tutaj ma jeszcze naszywkę, ale fajnie ta naszywka wygląda. Ja zazwyczaj noszę bluzy, wiecie, z leggingsami. I akurat ten czarny będzie tu pasował dodatek, ale jest tak milusia. No kaptur nie ma tutaj od środka tego materiału, o którym mówiłam, ale i tak jest przecudowna. Tu ma takie zwężane rękawki. Na dole ma to samo. No i też kieszonka z przodu typu kangurka. No powiem Wam, że rewelacja. I te bluzy były w najróżniejszych kolorach. Ja jestem zakochana w takim kolorze, to wiecie. I taki sobie wybrałam. Tutaj można sobie jeszcze zamek rozpiąć. O, tu ma jeszcze tasiemki do ściągania kaptura. Też takie porządne. No mega jest, powiem Wam. Dobra, wieszamy na wieszak. Dosyć duży ten dekolt ma, widzę. To może służyć też, wiecie co, na jesień, na zimę, jako taka a la kurtka. Bardzo fajna. Wow. Trochę mi się kojarzy jak zachód słońca, wiecie, jak jest takie czerwono, pomarańczowo, różowe niebo. No mega. Dobra, kolejna rzecz.
Zamawiałam ją z myślą o Wojtku, no i o mnie, bo ja będę ją pożyczać. Jest to biała bluza. Z takimi chińskimi znakami na przodzie. Jest to taki materiał ala, przypomina taką gąbkę, piankę. Wojtek lubi takie materiały. Również kieszonka na przodzie. Też kangurka. Kaptur też ma od środka ten sam materiał. Duży plus. Z tyłu jest cała biała. Także mega. No! Wygląda... Uuu, zobaczcie od środka, jaki porządny tutaj taki coś a la polarek. Ciepła będzie na pewno. Dobra, wieszam na wieszak. Potem przymierzymy albo ja, albo Wojtek. Może ja spróbuję ją założyć. To by była taka naprawdę oversize'owa na mnie. Super! Kolejna rzecz. Mam tutaj jeszcze dwie. Tak, dwie rzeczy. Mam tutaj spodnie, które zamówiłam dla Wojtka. Wojtek oczywiście też nam je przymierzy. Są to czarne dżinsy. Wojtkowi zawsze mało spodni. Tak się prezentują. Z takimi rozcięciami, szarpaniami na kolanach. Krój mają takich tradycyjnych. Tak wyglądają z tyłu. Trochę duże wyglądają. Wojtek zazwyczaj nosi rozmiar 34 chyba. Tutaj, wiecie, dla pewności zamówiliśmy rozmiar 36. Mam nadzieję, że nie będą na niego za duże. No naprawdę, no te wszystkie rzeczy tak porządne w dotyku są. Fajne, też powieszę spodnie na wieszak. A co tam? O. I mam tutaj jeszcze jedne spodnie. Te spodnie zamówiłam z myślą o Maćku i powiem Wam, że on nie wie, że ja je dla niego zamówiłam i nie wiem, czy mu się spodobają. Takie, wiecie, no zaryzykowałam, spróbowałam. I tutaj musiałam zamówić większe. Tak jak rozmiarówkę sprawdzałam, to dla niego wychodził rozmiar L. No i zamówiłam. I zobaczcie, takie fajne. Coś jeansy, ale w stylu takich dresów. Tutaj mają ściągacz na dole. No bardzo mi się spodobały. Takie guziczki, kieszenie, zameczki ozdobne. Bardzo fajne. Mam nadzieję, że jemu się spodobają. Z tyłu kieszenie. No niestety Maciek ich nam dzisiaj nie przymierzy, bo go nie ma, ale chciałam chociaż Wam pokazać. No i też powieszę na wieszak. Aha, bo one teraz widzę mają tutaj taki krok luźniejszy. No, to takie typowo właśnie na krój dresów szyte są. Bardzo fajne. No dobra, to już było całe zamówienie. Wszystko rozpakowane. Teraz dla Was wszystko przymierzę. Założyłam niebieską bluzę i jestem zachwycona. No zobaczcie, jak na mnie uszyta. Rękawki, powiem, są takie akurat. Tak do paluszków mi sięgają. Długość też jest super. Ja lubię z leggingsami nosić rzeczy, tak jak mówiłam. I naprawdę ekstra. Z tyłu tak wygląda. Nawet jak chłodniejszy będzie jakiś dzień, założę kaptur, to fajnie będzie ten tył widać. No wiecie co, jestem mega zadowolona. No na Wojtka ta bluza nie będzie. Ale jest na mnie. I się mega cieszę. No jest piękna i tak mi pasuje do moich włosów, jeny. Dobra, teraz przymierzę sobie tę białą, bo jestem mega ciekawa tej białej. No chyba jest na mnie troszeczkę za duża ta biała, ale zaraz Wam pokażę całą, ale nawet jak jest za duża, to wiecie co mi się skojarzyło? My często sobie grillujemy tutaj w ogródku i ja wtedy jak jest chłodniej, czegoś szukam, żeby się opatulić, ale też fajnie mieć coś w jasnym kolorze. Wiem, w ogródku powinno się ciemniejsze rzeczy nosić, ale coś w jasnym kolorze, żeby potem, wiecie, łatwo było do pralki wrzucić z innymi rzeczami. A u nas w domu, wiecie, jasnych rzeczy jest bardzo dużo zawsze do prania. Ja lubię jasne rzeczy, Wojtek lubi jasne rzeczy. Także, Jezu, co ja Wam opowiadam? Ale tak naprawdę, taka myśl mnie naszła, jak tę bluzę przymierzyłam. Rękawki sobie podwinę, ale później Wam pokażę, że są trochę za długie. No tak by wyglądała ok. Taka obszerna... Wiecie, fajna.
myślę, że naprawdę będzie rozmiarem dobra na Wojtka. Ale no mi naprawdę się podoba ten efekt, jak ona jest taka luźniejsza. No ale rękawy, zobaczcie, są trochę za długie na mnie. Już tak bym nie mogła wyjść, bo tak już widać, że wiecie, zaraz mi spadną. Ale podciągnięte, czemu nie? No i kaptur. Ekstra. Uwielbiam takie rzeczy, jejcia. Dobra, teraz przejdźmy do tego pięknego koloru. Zarąbista! Ekstra jest ta bluza. Chociaż tak szczerze Wam powiem, znaczy większość z Was pewnie powie, że to jest rozmiar na mnie. Ja bym ją nawet może i wolała w jednym rozmiarze, o jednym większym, ojejka, zaplątałam się. No tak się prezentuje, wszystko jest jak na mnie uszyte, rękaw, tylko tutaj się czuję taka dopasowana w bioderkach, a wolałabym, żeby to było luźniejsze. Mogę też, wiecie, do jeansów unieść to do pasa. Tak z tyłu wygląda. To jest tak miłe, to jest tak przemiłe w dotyku. O, fajnie też w takim kapturku. No mega, czekajcie. Chcę Wam pokazać. No dobra, tak się dosyć mocno rozpina ten zamek. Aha, wiecie co, jeżeli chcemy mieć taki seksowny tutaj dekolt, to też można. Czy jak wiecie, na taki, bałam się, że mi stanik będzie widać, dlatego tak ostrożnie rozpinałam, ale jeżeli mamy na przykład taki sportowy założony, to spokojnie możemy sobie z takim dekoltem chodzić, no mega. Ekstra. Ja sobie zostanę w tej bluzie na razie. Wołam Wojtka, żeby przymierzył nam te spodnie. Jestem taka ciekawa. Ale no naprawdę, jak do tej pory z rzeczy jestem mega zadowolona i to szczerze Wam mówię. Wojtek zakłada te czarne jeansy i powiem Wam, że kupiłam mu, zamówiłam mu przyszłościowe spodnie. Są trochę luźne. Ja będę chudł mnie tył. O, tada! Ale musisz się dalej do tyłu odsunąć. Ale fajnie wyglądają. No, fajne. I wiecie co? Te no... Miejsce na brzusiu. Miejsce na brzusiu. To, kochanie, po następnych wakacjach będą dobre na Ciebie. Ale zobaczcie, ta nogawka jest niby taka wąska, ale luźna. Wiecie, o co chodzi? No mi bardzo się Wojtek podoba w takich spodniach. Idźcie jeszcze do tyłu. O, już. No. No bardzo fajne. Ale w pasie to wiecie, pasek założy i spodnie super. No jak pasek założy, to nie będę. Nie, bluzą przykryjesz. No i co, zadowolony? Nie, nie, ładne. A jak z jakością? No, normalne, takie jak tutaj. Ani taki. Nie, nie mam nic złego. Nie masz nic złego. Normalne. No. No mi też się wydaje, że naprawdę dobrej jakości są te rzeczy. No chcesz, chcesz tą bluzę białą przymierzyć? No, bo jestem ciekawa, jak na Tobie będzie wyglądać. Może podwyższę trochę kamerę. Cali nogi. Teraz stanie. Misie będziemy. Misie. My się już na zimę szykujemy. O! No i ciekawe teraz, na kim lepiej? Na mnie czy na Wojtku ona? Na Tobie. Ale ładnie wygląda. Tutaj za luźna jest. Bym musiał jeszcze coś podspód, to już całkiem na zimę. No. Na angielsku zimę może być. Ale nie, za luźna na mnie. Tak? No. Nie, mi się podoba. Mi się podoba. Mi się. Mi się. Mniejsze. I to było już wszystko w dzisiejszym filmie. Dajcie znać, która rzecz Wam się najbardziej spodobała. Mam tutaj na myśli wszystkie bluzy. Bo spodnie to były Wojtka czy Maćka, ale jestem ciekawa, która z bluz Wam się najbardziej podobała. Ja mam ciężki wybór, jeżeli mam faworyta wybrać. Biję się między tą a tą niebieską. No nie wiem, czy ta u mnie nie wygryła, szczerze. I wiecie co? Teraz jeszcze szminkę w takim kolorze i rewelacja, nie? W każdym razie to było już wszystko. Bardzo, ale to bardzo dziękuję firmie Zaful za umożliwienie mi zrobienia takich wspaniałych zakupów. Wszystkie linki do każdej rzeczy do strony Zaful znajdziecie w opisie pod filmem. Także wejdźcie sobie, sprawdźcie sobie, co mają w ofercie. Może znajdziecie coś dla siebie. Naprawdę, rewelacja. Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie, dajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, będzie mi bardzo miło. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, buziaki, trzymajcie się.